Dobra, powinno być w porządku. Siemanko, siemanko, siemanko. Christoforos 777. KTP Records Live. Jak co wtorek, sorki ze spóźnienia, ale to jest tak, jak już może stali bywalcy wiedzą, że muszę najpierw po prostu wrócić z pracy, rozłożyć się z tym sprzętem. No i niestety nie zawsze jestem w stanie być punktualnie na 19. No, ale dzisiaj z pewnym opóźnieniem. Mam przygotowaną listę utworów. Będziemy słuchać oczywiście rapu chrześcijańskiego. Także siema Bartosz, siema Enklawiduum. No, także fajnie, fajnie, że wyczekaliście jakoś, wytrzymaliście, sorki jeszcze raz za to. I co? Zanim zaczniemy słuchać, to na pewno troszkę trzeba tutaj co nieco powiedzieć o bieżących sprawach sportowych, no bo wiadomo, że ach, ten dźwięk piękny, wspaniały, nasz kochany. No dobrze, whatever. Gramy 20:45 ze Szwecją, także słuchamy trochę na zabicie czasu, może ktoś się denerwuje przed meczem, to słuchamy za chwilkę rapu chrześcijańskiego i co? A potem już prosto na meczyk, nie? Więc takie dobre wprowadzenie do meczu. Tak tutaj obczajam jeszcze, czy gdzieś zostały już opublikowane składy. No, mamy jeszcze nieco ponad nieco ponad godzinę do meczu, więc być może już te składy za chwilkę się pojawią. Będę tutaj może w międzyczasie obczajał, może w trakcie streama pojawi się nam... A nie, no jest już, dobra, właśnie. Słuchajcie. O! Tylko jestem ciekaw, czy jest to rozpisane. No, ale może to jest tak. Skład mamy taki, w bramce Szczęsny, w obronie Bielik, Glik, Bednarek, czyli tych trzech stoperów na to wychodzi. Potem Kasz na skrzydle, na wahadle. W środku Góralski, Moder, Bereszyński, to będzie drugie wahadło. Zapewne Zieliński, Szymański, Lewandowski. A, czyli właściwie na jedynego napastnika. Ofensywny Szymański i co ciekawe bez Krychowiaka, ale to z Góralskim. Także zaskoczył Czesław Michniewicz, widać Grzegorz Krychowiak gdzieś go tam nie przekonał w tym meczu ze Szkocją, no, nie był do końca pewny, także w ten sposób. W rezerwie mamy Skorupskiego, Grabary, bramkarzy, Helika, Kędziorę, Buksę, Krychowiaka, Grosickiego, Rece, Puchacza, Wieteskę, Żurkowskiego i Piątka. No to słuchajcie, wstrzymujemy oddech, no to zanim przejdę do odsłuchów streamowych, jeszcze tutaj z takich bieżących spraw, nie wiem czy się interesujecie skokami narciarskimi, ale najnowsze informacje jeszcze nieoficjalne mówią o tym, że Thomas Turnbichler ma być nowym trenerem polskich skoczków. Wcześniej do południa była informacja, bo zebrał się zarząd Polskiego Związku Narciarskiego, który zatwierdził to, że trenerzy kadry A, czyli Michał Doleżal i cała ekipa szkoleniowa albo po prostu umowy nie będą im przedłużone, albo po prostu wygasają. Była informacja też, że Maciej Maciusiak zostaje trenerem kadry B i nie pamiętam imienia, ale Kwiatkowski się nazywa trenerem kadry juniorów. Nie było żadnej informacji na temat kadry kobiet, ale tutaj gdzieś pojawiły się informacje, że Łukasz Kruczek miałby nie być już trenerem kobiet polskiej kadry, natomiast to jest jeszcze niepotwierdzone. No i tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym składzie też Polaków. Spróbuję go jeszcze raz odczytać. No, na pewno ciekawe jest to, że na tym lewym wahadle prawonożny i generalnie prawy albo wahadłowy, albo obrońca Bereszyński, nie? No bo to w obliczu tego, że Reca był niepewny. No wiadomo, jest zawsze problem z tym lewym obrońcą albo lewym wahadłowym. Więc przypomnę, gramy dzisiaj w bramce Szczęsny. Trójka stoperów: Bielik, Glik, Bednarek. Wahadła: Kasz i Bereszyński, prawa, lewa. Środek: Góralski, Moder, Zieliński, Szymański, Lewandowski. Oczywiście Lewandowski w ataku. Dobra. Wyłączamy podkład. Do widzenia. Dziękuję bardzo i przechodzimy do słuchania. Po prostu przechodzimy do słuchania
Zaczęło się później, więc lecimy z tym. Ha. Bywał, będzie teraz, zaczniemy od numeru, który bywał na naszych streamach. No i co, czemu się to nie włącza? Zaraz jeszcze przyłączymy ekran. Dobra, mamy. A, coś mi tu telefon dręczy jeszcze, o co mu chodzi? A, to się już włączyło, tylko właśnie nie widzicie tego jeszcze. Dobra, spoko. No, strasznie coś dzisiaj ten sprzęcio. No dobra. Przełączmy się tutaj. Okej, os. Był taki gość jak Nafta Bart. Tutaj się pojawia. O, jest! No! Jak na zawołanie. Siemanko, Nafta Bart. Ja w ogóle dopiero, przyznam się szczerze, jakoś po ostatnim streamie gdzieś trafiłem na ten kanał i się okazało, że Nafta Bart też tworzy rapsy. Więc sobie troszkę poobczajałem tutaj. Tak troszeczkę, nie, zagłębiłem się jakoś mocno, no i wybrałem sobie jeden numer do streama. Co prawda nie jest to taki może typowo rap chrześcijański, ale dość ciekawe to jest. Więc słuchamy. Nafta Bart, Brat Zielony MC, Bar u Marina. Lecimy. Także fajnie, że Nafta Bart jest z nami. No można powiedzieć, Nafta Bart obecnością swoją na streamach zachęcił mnie do obczajenia. O co to chodzi z tym Nafta Bardem? Kto to jest? No. I już wiadomo. Lecimy, słuchamy. No siemanko, Karol!
No, kurde, wiecie co? Dobra, tylko żeby mi się to nie wyłączyło, ok. Tak sobie to słucham i oglądam, aż. Znaczy, w ogóle widać, że klip zrobiony bardzo porządnie, profesjonalnie i taki przyjemny bardzo numer, nie? Że w ogóle Nafta napisz, to refren też twoim udziałem? Pierwsza zwrota pewnie i refren, nie? I ziomeczek z drugą zwrotką. No w ogóle chciałbym się znaleźć w tym barze, nie? Ja akurat tutaj fajne świadectwo przy okazji, że nie, że no to wychodzi, że Nafta bar alkoholu nie spożywa, tam pozostali. Widać, że tam za kołnierz nie wyelewali, przynajmniej kumple. No, ale tak oglądałem te piwka i nie piwka, to aż mi się zachciało tego piwka, które w lodówce sobie czeka, ale ono jeszcze będzie musiało poczekać jakiś czas. Na razie nie czas na piwko. No. No i też nie, takie nie wprost, ale tutaj jest świadectwo wiary w tym utworze, nie? Nie jest to rap chrześcijański, ale ten, no ciekawe. Zostawiam łapkę w górze jak najbardziej. Nafta jest z nami, ale zostawię też komentarz zgodnie z tradycją. Dobra, mam nadzieję, że mnie słychać, bo to coś mi tam przeskoczyło. A, bar z piłką nożną. No tak, no piłkarzyki były, co tam mecze się ogląda, co? W ogóle piszcie, jak typujecie dzisiejszy nasz mecz barażowy, kurczę, najważniejszy mecz ostatnich miesięcy albo lat. Polska-Szwecja. Skład już znamy. Ja może przypomnę, tak na szybciora. Aha, dobra, bo. W bramce Szczęsny, w obronie Bielik, Glik, Bednarek, wahadła Kasz, Bereszyński, pomoc Góralski, Moder, Zieliński, Szymański, atak Lewandowski. To jest informacja dnia i miejmy nadzieję, że informacją dnia już za chwilkę będzie to, za tam parę godzin, iż będziemy, słuchajcie, na Mistrzostwach Świata, nie? A czy Bar u Marina dzisiaj będzie oglądał mecz? Pozdrawiamy Bar u Marina. Czekajcie, dajcie mi jeszcze sekundę, muszę coś ogarnąć. Zaraz będziemy słuchać kolejny numer. No, mąż się zaczął grać. Dobra, sekundka. Na spokojnie. W ogóle dziękuję wam, że pięknie tutaj łapkujecie. Łapkujecie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. To się ceni, kto łapkuje, ten ma u mnie propsa. I przyczynia się do tych wyśmienitych zasięgów. Znaczy, oczywiście, to nie mam na to wielkiego wpływu. No nic, dobra. I teraz słuchamy też tutaj ziomeczka naszego, który jest stałym bywalcem naszego streama, Enklawidum, a konkretnie Mac. Tutaj z projektu Mac i Matro. Podróże pośród gwiazd. I na featuringu Pielgrzym, który też kiedyś mnie dwa razy zaprosił na swoje utwory dawno, dawno temu. No, ten drugi nie tak dawno. Fajnie, że tutaj chłopaki sobie coś razem nagrali, no to obczajmy to. Wciąż idę. Wydaje mi się, że kroczę pośród opuszczonych planet. Dzieje się tak, pomimo moich licznych prób. Dalej, masz rację, Maciej, tylko wydaje ci się. Nie mam złudzeń wśród poruszeń, słyszę głos wiatru. Czy to ty próbujesz zmienić me serce saraju? Jak długo jeszcze potrwa to wszystko? Czy wpadłem w potrzask przez tę niezależność? Chyba jak mak, potrzebuję znaleźć własną chatę. Jednak czy naprawdę potrafię się na to zdobyć? Chciałbym. Swoją drogą, twoja ksywa to od tego maka z tej książki? Siemanko, Szedar tymczasem.
stanie się wydobyć. Świat zwolnił, cisza pozwala mi złapać oddech po przebytym w ciągu dnia maratonie. Krzyż, z którym się borykam, wydaje się być nie do uniesienia. Masz rację, Maciej, to tylko twoje wyobrażenia. W oddali dostrzegam już twą sylwetkę. Z radości serce zaczyna biec prędzej. To podróże pośród gwiazd i dni. Czasoprzestrzeń budzi lęk w nim. Gubimy się, gubimy się, gubimy się. Tylko Bóg ratuje mnie. To podróże pośród gwiazd i dni. Czasoprzestrzeń budzi lęk w nim. Gubimy się, gubimy się, gubimy się. Tylko Bóg ratuje mnie. Halo, halo. Boże, pomóż, proszę, potrzebuję twojej pomocy, bo odgnąłem gdzieś w kosmosie. Pielgrzymowałem pośród gwiazd, stąd pseudonim. Pielgrzym właśnie zdaje raport z przebytej drogi. Błądziłem po orbicie, zamrożona czasoprzestrzeń przypominała ciągle mi, że byłem jej więźniem, lecz mroczne manowce Bóg zamienił mleczną drogę i wolnego od zniewoleń mi prowadzi dobrym torem. Czasem szukam odpowiedzi, gdzie jest Bóg, kiedy cierpię. W tych momentach on przychodzi, mnie odziewa w zrozumienie. Może to dla ciebie trudne. Przeszedłeś lęk nie jeden, ale z nim u boku łatwiej przejść każdą depresję. Posłuchaj księgę psalmów i symetrii, lub ten album. Tam zrozumiesz takich jak my, dzieci, które kocha Pan Bóg. Nie wstydź się już walki, bijącego serca w piersiach. Będzie dobrze, Bóg cię kocha, choć droga bywa ciężka. To podróże pośród gwiazd i dni. Czasoprzestrzeń budzi lęk w nim. Gubimy się, gubimy się, gubimy się. Tylko Bóg ratuje mnie. To podróże pośród gwiazd i dni. Czasoprzestrzeń budzi lęka w nim. Gubimy się, gubimy się, gubimy się. Tylko Bóg ratuje mnie. To podróże pośród gwiazd i dni. Czasoprzestrzeń budzi lęka w nim. Gubimy się, gubimy się, gubimy się. Tylko Bóg ratuje mnie. To podróże pośród gwiazd i dni. Czasoprzestrzeń budzi lęka w nim. Gubimy się, gubimy się, gubimy się. Tylko Bóg ratuje mnie. Okej, os. I teraz powiedzcie, dobra, oczywiście mi to przeskoczyło. Znaczy, po naszej reprezentacji to nie ma co cudów się spodziewać, no bo to, kurczę, no. Może trochę za nawałki potrafiliśmy przez kilka lat całkiem nieźle grać w piłkę. Natomiast, no właśnie, gdzieście to kręcili? To jest Gdańsk? Pewnie tak, pewnie Mac przyjechał do Gdańska. Selecta Studio, właśnie miałem pytać, gdzieście to nagrywali. Bardzo się cieszę, że korzystacie z miksu masteringu KTP. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W Gdańsku też kiedyś miałem okazję być. Raz? No chyba raz. Tak, no. A, ten numer kończy przygodę z albumem. Kto wam klipa robił? Jest to napisane gdzieś może? A, Max Obiekę. A, Sensei tutaj też był. Czyli coś ogarnialiście pewnie. Ogarnialiście własnym sumptem. No spoko, fajnie, żeście się spiknęli na wspólny numer. Łapeczka jest. Komentarz, dobra, piszę komentarz. No to dobrze też dla nas się pokazać tu i tam.
Halo, halo. Chyba znów jestem. Mam taki trochę lipny kabel i on czasem nawet od ruchu na klawiaturze tutaj na lapku. Gdzieś blisko jest port i o coś tam nie styka, wiecie, i przez chwilę w ogóle nie chciałbym się włączyć ten mój przestarzały interfejs, ale udało się ogarnąć. Także wiecie, no wiecie. Ha, jeszcze na domiar złego. Statyw mi się, mam taki statyw przekręcany do biurka. Kurka, poczekajcie, trzeba tu coś ogarnąć, żeby to nie zleciało zaraz. To byłaby dopiero draka. No, widzicie, jak coś w radiu, jeśli ktoś pomyli albo coś nie działa jak trzeba, to ja zawsze mówię, no widzicie, wiecie, żywe radio, nie? Tu akurat to nie radio, ale... Też gramy na żywo. Dobra, widzę, że to jest jakiś głębszy problem. Poczekajcie, musimy to zrobić inaczej. Dobra, chyba wróciłem. Przynajmniej trzyma się to jakoś. Dobra, słuchajcie, potrzebuję chwilkę sobie jeszcze. Kurde, żeby się to nie wyłączało też. Takiej draki to jeszcze nie miałem na żadnym streamie. Muszę to odkręcić i przykręcić porządnie. No i tak to wygląda. Dobra, może teraz się będzie lepiej trzymać. Dobra, ziomeczki, chyba ogarnąłem to, tylko teraz trzeba włożyć ten statyw jeszcze do tego czegoś i zobaczymy, czy się będzie trzymać. Dobra, wychodzi na to, że się będzie trzymać. Dobra, jestem. Ogarnęliśmy, żyjemy. Lecimy z... Aha, ja dokończyłem pisać ten komentarz? Nie dokończyłem. Dobra, i przechodzimy do kolejnego tego, proszę bardzo, pyk. Tu przełączamy. He, bo to strzela, tak? Wtedy jak ten kabel. No sorry, słuchajcie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Słuchajcie, jak szukacie profesjonalnych streamów, to gdzie indziej musicie poszukać, nie? No to jest, kurde, partyzantka, nie? Partyzantka. Dobra. I to na grupie też znalazłem, naszej Rap Hip Hop Dobra Nowina. Rap Hip Hop Dobra Nowina. No. Known Rhyme and NDP. Serce Ukrainie, także taki dedykowany troszkę już numer. Prawda? Wiadomo. Z jakiej okoliczności, z powodu czego. Oglądamy, słuchamy. Głupi interfejs.
walce z tymi, którzy pokojem zgardzili, dali strach i łzy, niszczą nie licząc się z niczym, a ponad tym waleczne serce Ukrainy. Na fladze dwa kolory, nie jedynie to nas łączy. Podobna też godzina, kiedy wróg do kraju wkroczył. Niezłomny zew i słowiańskie korzenie, jedna wiara, jeden Bóg, wreszcie jedno ludzkie plemię. Nie bójcie się, odwagi macie, o co walczyć, a ratunkiem jest także pomoc Polski. Ci kraj za Bogiem, zaprawdę wiele dzisiaj płaci jeden. Wie co będzie dalej, nie jesteście sami. Finansowe, materialne i duchowe wsparcie. Nawet w samej Rosji trwają manifestacje. Nie zdawaj się, wsi z toboju, dla was są te rymy. Razem czoła zostawimy, serce dla Ukrainy. Serce Ukrainie. Serce Ukrainie. Serce Ukrainie. Serce skrzydła pokryte popiołem, gdy worochy pomród jak rosa na Sącji. Więc się nie poddawajcie, bo rotysja za swoje, my razem z wami, niech ta pomoc was umocni. A kim on jest, by decydować, czy żyć masz niecne zbrodnie? Na niewinnych wystrzał gwałt i ogień. Wojna zbiera swe żniwa, cierpienią precz to... Właśnie się kapnąłem, że miałem wyciszony mikrofon. Ale może to wtedy nie gadałem, jak go wyciszyłem? A już nie wiem, nieważne, to... Ten stream to jest masakra jakaś. Manifest w głośnikach. Ceny w Merla, Ukraina doki. Błękit do złota, krew przy łach, tętninie poskromiona. Czarne chmury po burzy rozejdą się na boki. Szczep osmichnęca, to bi ludzka dola. U kraju polskiej ziemi pokazują, czym patriotyzm rodzin swoich bronić. Brawo panie Zeleński. Widzę twarz bestii pod zasłoną Moskwy. Bóg to będzie sądzić. Nigdy więcej wojny. Serce Ukrainie. Serce Ukrainie. Serce Ukrainie. Serce Ukrainie. Serce Ukrainie. A tutaj... Ja już to kiedyś chyba mówiłem, ale Enklawiduum to powinien po prostu przejąć te streamy. Okazuje się, w ogóle mówicie, że polecacie. No, no właśnie, teraz jeszcze telefon mi dzwoni do tego wszystkiego. Dajcie mi sekundę, tylko szybko to ogarnę, bo to ważna sprawa. Dobra, wybaczcie, sprawa załatwiona. To faktycznie suba tu muszę dać, żeby sobie poobczajać. Ale tu jest jedna rzecz, która mi przykuła o moją uwagę. Tu gdzieś widziałem. Tak, ksiądz Roman Sikoń. Miałem kiedyś okazję się z nim spotkać, bo on pochodzi z regionu limanowskiego. A ksiądz Roman był zaangażowany w produkcję filmu. A czekajcie, a nie był przypadkowo... To ten sam projekt, artykuł 43. To salezjańskie chyba jest. I ten ksiądz Roman Sikoń zrobił taki film dokumentalny o takiej dziewczynie Genowefie Kroczek, właśnie z tych okolic tutaj ziemi limanowskiej, która tam przy Żołnierzach Wyklętych działała. I tak się mówiło, że to jest taka tutaj lokalna Inka, nie? Taka bohaterka. A. Że grałem już na On Rhyme, gdzie że wykorzystał refren Big City Life. Kurczę, było coś takiego, ale zupełnie już o tym zapomniałem.
Totalnie, tak w ogóle, kompletnie, konkretnie o tym zapomniałem. W tym wieku to już tak z pamięcią kiepsko. No dobra. Okej. Okay. O, nawet tu jest właśnie, nawet właśnie jest tu ten trailer. Słuchajcie, no, Lotte. To jest ten film. Grupa rekonstrukcji historycznych właśnie tu z tych okolic, właśnie głównie ziemi, no, Sądecczyzny, ziemi, bardziej ziemi limanowskiej. Mam kolegów na biegach, spotykam, którzy są w grupie rekonstrukcyjnej, nie? I oni po prostu przygotowując się do przyjazdu do Przyszowej, po prostu któryś przez telefon rozmawiając z Dawidem, pochwalił się z panem Dawidem Golikiem, ich z IPN-u, pochwalił się mu, że jadą do Przyszowej. A on nagle taki zszokowany mówi, chłopie, przecież w Przyszowej leży Genewowa Kroczek Lotte, nie? No, jakieś robiłem... Bo ja jestem 24 roku. Kiedyś robiłem materiał do nas do radia właśnie o tym filmie. No nieważne, to tak mi się przypomniało. Okej. Okay. Dobra, sub jest, łapka jest i co? Pozdrawiamy ze streama. Tak, całkiem dobra regówka była, zdecydowanie, też lubię regę. Choć niekoniecznie tam, wiadomo, te wszystkie historie. Ej, dobra, no to wygląda na to, że został jeden numer. Nie, właściwie też nie ma aż tak dużo nowości, albo nie mam tak dobrego rozeznania jak Mac z Enklawi Doom, żeby tutaj ten, no, kończymy w ogóle czymś odjechanym totalnie, nie? Tak trochę wykraczamy poza ramy rapu. A czemu nie? Brzytwa i... A no. Brzytwa sialalalala. To jest na kanale Hioba oczywiście, bo to... To on, że tak powiem, to on. Ale pod pseudonimem Brzytwa i zobaczcie, co Hiob zrobił. Tak, mówicie, że dobrze, że nie porzucił całkiem muzyki. No i co? Widzę, że wam siada ten punkowy Hiob. Znaczy, no, Brzytwa.
No ciekawe, to jest ciekawe, fajnie, że Tomek coś zrobił, że nie zostawił totalnie już muzyki. Ja tylko żałuję, że to tutaj brakuje mi troszkę takiego lepszego miksu, masteringu, żeby te wokale troszkę lepiej siedziały na tej muzyce, żeby nie powiedzieć bicie, żeby właśnie nie użyć słowa bit. No ja już tutaj coś po sobie zostawiałem, więc może... A w sumie dobra, niech będzie. Bo tak, słuchajcie. Tu ktoś pisał, że to jest człowiek wielu talentów muzycznych, tak, Enklawiduum. I faktycznie, tu punkowo, no chyba większość zna jednak z tej rapowej strony, ale myślę, że też na streamie tutaj oglądaliśmy, kiedyś słuchaliśmy, więc może pamiętacie, Tomek to też miał taki regowy, taką rewgową zajawkę, jak był Fiddlemanem, ale ja spróbuję wam to znaleźć szybko, bo tutaj być może dla niektórych zaskoczenie, że to jest punkowe, nie? Ale jak mi się uda znaleźć, to wam jeszcze pokażę coś z takich starych. Tylko nie wiem, czy to będzie to, o czym myślę. Tak. Dobra. He, nafta, widzę, że ulubione gatunki muzyczne wpadają. A, to jest dość niskiej jakości, bo to z jakiegoś koncertu chyba. Znaczy chyba nie właśnie nie od punka, nie? Takie bardziej rockowe historie. Ale dobrze, że tu się znaleźliśmy, bo to tym sobie zakończymy już. No niestety bardzo niska jakość tego, co przed chwilą słuchaliśmy. To może jest jakieś nagranie koncertowe, czy z jakiejś próby zupełnie jakoś tak nagrane, no. Jakoś tak mega hardkorowo, ale fajnie, że to znalazłem, bo słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie Piff Paff z jego albumu 33 kroki 12 dwunastych, tak? Mam nadzieję, że nie przekręciłem już tego wszystkiego. Ale była też taka wersja, no właśnie, Tomek grał kiedyś w Tarnowie, w RDN Małopolska, koncert i tam zagrał taką wersję. Zresztą zobaczcie, przekozackie, to strasznie lubię ten numer. Piotr Lekki na gitarze i DJ Wake Up tutaj, no.
Dla Agnieszki ze specjalną dedykacją. Aga, nie poddawaj się. Walcz. Zabij swój strach. Zabij swój ból. I walcz. Zrób piw paw. Piw paw. Zabij sobie dławiący cię strach. Bum bum, nie bój się, jest z nami królów król. Piw paw. Zabij sobie dławiący cię strach. Piw paw, zabij sobie dławiący cię strach. Bum bum, nie bój się, jest z nami królów król. Piw paw, zabij sobie dławiący cię strach. Jestem kowbojem, twardo tu na ziemi stoję. Mikrofon moim koltem, a słowa to naboje. Robię piw paw, kiedy podchodzi do mnie strach. Robię bum bum, kiedy dopada mnie zwątpienia szum. Nie mam chapety, tu mnie niosą moje kroki i prowadzi światło, żebym ze szlaku nie zboczyła. Holy Bible, to najlepszy GPS, to moja mapa, aż po horyzontu kres. Często posyłam bless, to jest dopiero brom. Niechaj nawiedzi twój dom i stróżczy schron. Przednie twój skron i zmieni twoje myślenie. Koniec za mój człowiek, to już czas na przebudzenie. Wizyty w salunach, do tego kurtyzany, gęba już czerwona. Odchlania gorzały, to dziki zachód. I tu musisz być czujny. Czarne charaktery chcą położyć cię do trumny. Miałem wielu wrogów, co czyhali na mnie wszędzie jak ruchomy cel. Celem było moje serce, dostawałem strzały, potem lizałem swe rany. Często skopany i sponiewierany, strzepywałem kurz i stawiałem się w południe. Zawsze pod słońce, zawsze miałem trudny i wstrętny zbrud. Rozpoznawałem już z daleka, wiedziałem dobrze, kto po drugiej stronie czeka. Nie zawsze tak się działo, zazwyczaj była klęska, aż się nie znalazłem. Przerywa w jego rękach, to on mi pokazał. Do walki tej arsenał zaczął mnie trenować. Od samego zera pokazał mi, jak pokonywać mam strach. Pokazał ich słabości i ukręcił na nich baton. Jest mym szeryfem i on jest moim królem. Z jego mocą bije wrogów i zdobywam każdą górę. Też tak możesz walczyć i zdobywać i pokonywać z Bożą mocą. To jest możliwe, możesz to i ty, bo nie jesteś nielegalna. Piw paw, zabij sobie dławiący cię strach. Bum bum, nie bój się, jest z nami królów król. Piw paw, zabij sobie dławiący cię strach. Piw paw, zapij sobie dławiący cię strach. Bum bum, nie bój się, jest z nami królów król. Piw paw, zapij sobie dławiący cię strach. Piw paw, zapij sobie dławiący cię strach. Bum bum, nie bój się, jest z nami królów król. Piw paw, zapij sobie dławiący cię strach. Nie bój się z nami królów król. Piw paw, zabij sobie dławiący cię strach. To się aż samo śpiewa. No. I tym pozytywnym akcentem zakończymy to. Piw paw, zabij sobie dławiący cię strach. Kurczę, no szkoda, szkoda. Bo Hiob to też taki utalentowany człowiek. No szkoda, szkoda, że gdzieś jakoś tak to próbował różnych rzeczy i gdzieś nie poszło to jeszcze szerzej niż by mogło. Cóż, bo kończymy streama, bo wszyscy w międzyczasie pouciekali. No. Co tu się jeszcze dzieje z tymi składami? I w ogóle, i w szczególe. Tutaj było jeszcze pytanie, czy nie, no Zlatan Ibrahimowicz na ławce, co najwyżej, nie ma go w pierwszym składzie, także no.
No cóż, panowie i panie, jeśli to oglądają, 20:45. Tak, wszyscy czekają na mecz. Ja też czekam, no dlatego zdaję sobie sprawę. Trudno, nie spodziewam się cudów, ale ja zawsze, to jest trochę na zasadzie niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził. No, ale może tym razem nie będzie zawodu. Niech będzie 1-0 po brzydkim meczu, ale kurde, zagrajmy na tym mundialu. Kibicujemy, Polska do boju, kadra Michniewicza i ten. I niech będzie fajnie. I dziękuję wam wszystkim za udział. Trzymajcie się. Pokój z wami, z Panem Bogiem i mam nadzieję, że znajdę motywację do tego, żeby pojawić się tu za tydzień. Na pewno nie będzie remisu. No, chyba że mówimy o 90 czy tam 120 minutach. No. Ale swoją drogą, na koniec tego powiem, bo robiliśmy w radiu też dzisiaj sondę na ulicach Nowego Sącza, jak tam ludzie przed tym meczem. No i niektóre głosy były, a żebyśmy chociaż zremisowali, nie? Tak jakby też właśnie ludzie do końca nie mieli tej świadomości, że to jest jeden mecz i on się musi rozstrzygnąć. Tak, a potem mecz otwarcie o wszystko i o honor. No tak jak na zeszłorocznym Euro, żeśmy tradycję naszą podtrzymali, tylko wyłamaliśmy się na Euro 2016 z tej tradycji. Na Mundialu 2018 było podobnie, no i takie to jest. Na Euro 2012 też tak było, no na Mundialu 2014 nas nie było i co? No. Żeby to jeszcze było jak kiedyś u Hiszpanów, jeszcze zanim Hiszpanie, pamiętacie, mieli taką serię, że tam chyba 2-8 euro wygrali, 2-10 mundial, 2-12 euro. Zdaje się, takie trzy rzędu wielkie turnieje wygrali, nie? Jeśli się nie mylę. To pamiętam, że zanim to się stało, w Hiszpanii się utarła takie hasło, nie? Takie zdanie, że gramy jak nigdy dotąd, przegrywamy jak zawsze. No to u nas jest problem, bo my nawet zazwyczaj nie gramy jak nigdy dotąd, w sensie co najwyżej tak słabo jak nigdy dotąd. No, a z wygrywaniem też jest problem, więc daj Boże, żeby było dzisiaj inaczej, żebyśmy się mogli troszkę wieczorem pocieszyć.